odbiorze prace remontowe, które były zrobione naszym radem, z Bezpiecznego Krakowa finansowaliśmy rozszerzenie instalacji i zakup kamer w monitoringu w zespole szkolno-przedszkolnym numer 4 przy urzędniczym. Pierwszy raz, jak jestem radny, zdarzyła mi się sytuacja, w której inwestor tego zadania, który został wyłoniony w zapytaniu ofertowym, zrealizował w pełnym zakresie bezbłędnie to, co było zawarte w przetargu, czy w tym zapytaniu i w umowie. Mało tego, wyszedł poza zakres związany z tym remontem czy tą pracą i przyznał się do tego, że choć poniósł strat na całej inwestycji, bo źle wkalkulował, to jest to jego ryzyko zawodowe i trudno. Tak, że tak powiem, powiedział się. Ja może powiem dokładnie, co chodziło, mianowicie w tym specyfikacji miało być wykonane trzy kamery zewnętrzne na boisko z dostosowaniem całego okablowania, podłączeniem go do sieci szkolnej i jakby taka inwentaryzacja sieci szkolnej i wymiana takiego sprzętu, który już leci, miał lat chyba 7 czy 8, więc teraz te nowsze modele jeszcze w lepszej jakości są te kamery. I jakby na to było przeznaczone 6500 zł. Przetarg, czy nasze zaproszenie ofertowe było na 6400 z groszami. I inwestor, przygotowując czy badając sprawę po tym zapytaniu ofertowym, jak między innymi sprawdzał drożność okablowania, które szło pod ziemią, padł najprostszą metodą, czyli tak zwanym wpompowaniem powietrza pod ciśnieniem. Okazało się, że rury są niby drożne, więc w związku z tym tak przygotował, że mu się to wszystko kalkuluje. Przy wykonywaniu remontu i prac okazało się, że rury nie były drożne, bo w niektórych miejscach były pękane, zalane, zakopane i jakimś cudem po prostu tylko pęd powietrza przechodził, natomiast kablowane nie dało się puścić. Robił w miejsce, czy wykonywał swoje prace zamiast dni 1, dni 4 i zamiast 2 pracownikami, pracownikami liczby 4, więc ogromnie zwiększył koszty osobowe. Ponadto wykonał jeszcze dodatkowo coś więcej niż miał, czyli dorzucił nowe oprogramowanie zdalne na szkole i podmienił, co też nie było w umowie, starsze kamery na trochę nowsze, które były na terenie szkoły, ale nie były zainstalowane i ten montaż instalacji też nie wziął nic. I jakby dzisiaj właśnie podpisałem ten protokół odbioru, na którym właśnie ten pan inwestor, znaczy wykonawca stwierdził, że jego ryzykiem było to, że tak a nie inaczej była wypadana sprawa, natomiast w związku z tym, że okazało się, że no, wyjdzie mu drożej, trudno jego strata, natomiast absolutnie nie ma żadnych roszczeń, to było jego ryzyko zawodowe, trudno, natomiast to było trudno to z pełną sztuką i ja wziąłem tego pana na miarę. Także jeżeli kiedykolwiek będziemy jeszcze robić, a na pewno będziemy robić monitoring wizyjny różnych placówek na terenie naszej dzielnicy, ja bym go serdecznie polecał, bo była to pierwsza sytuacja, w której... Czyli razem wziął 6500 za to, za 6400. No, wziął tanio, no powiem, że wziął tanio. No. Wziął tanio. No, wziął zdecydowanie tanio. Rozmawiałem z inspektorem, inspektor potwierdził to, co ja myślałem, czyli że jemu to wyszło po tej, że tak powiem, przynajmniej 9000. Dzisiaj bym dzisiaj tego dla około 9 za zapewne. Tak, także wziął tanio, zrobił dobrze, tak, chwała mu. Chwała mu, tak. Chwała ojczyzny. Dla dzieci. Gdzie się pomoże? A to nie inwestor, tylko wykonawca. Wykonawca. Inwestor z inwestorem byliśmy. Tak, inwestorem byliśmy. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś oświadczyć, bądź zakomunikować?